Okej. Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o czymś takim. Pum. Mam nadzieję, że winczę słuchać bo muzykę, bo nie wiem jak naprawić ten problem, ale widziałem, że jest, nie umiem go naprawić. Ostatnio mi wszystko działo po paru podejściach. Nieważne, okej. Więc tematem dzisiejszego odcinka jest update na temat projektu, który Scott robił, który dzisiaj wrzucił. I Scott mówi, że w ciągu ostatniego miesiąca zostawiał wskazówki dotyczące nowej gry. I potwierdzę, pracował nad jedną grą, moglibyśmy ją nazwać FNAF 6, ale uznał, że dosyć robi to na siłę dzień po dniu i zrozumiał, że tak naprawdę nie chce robić tej gry. Z każdą następną grą w serii te, jak się mówi, expectation, wymagania ludzi są coraz większe i większe i nie bez powodu, ponieważ każda gra powinna być lepsza od poprzedniej, no ale ten, jak to się mówi, gubię cały czas słowa, wiem o co chodzi, ale ciężko mi to wyjaśnić. Chodzi o to, że Scott czuł silny nacisk i strach, że coś tam strach, że inne rzeczy w swoim życiu zabiera czas tych innych rzeczy w swoim życiu, żeby tam utrzymać te wszystkie rzeczy, których ludzie chcą z tej gry. No i postanowił, że zrezygnuje z niej. Nie zamierza wyjaśnić, o czym ona była i powiedział też innym osobom, które były z tym związane, żeby też niczego nie wyjawiały. Ale nie oznacza to, że przestanie robić gry, ponieważ jak już wspomniał, będzie robił gry, które sprawia mu przyjemność, tworzenie gier, które sprawia mu przyjemność i nie zamierza też opuścić FNAF-a, ponieważ pierwsza gra, którą chce zrobić, to będzie coś właśnie takiego FNAF-owego. Wspomniał, że taki Foxy Fighters z update'a drugiego FNAF World, coś co mu się naprawdę podobało, coś co mu sprawiało przyjemność w tworzeniu i nie było też jakiegoś, nie czuł jakiegoś nacisku, żeby to zrobić jak najlepiej, bo to była tylko taka prosta gierka dla fanów. I teraz chcę w takim kierunku pójść. Może też spróbować jakąś grę pokroju Pizzeria Tycoon, że prowadzimy pizzerię, tam rozwijamy ją i tak dalej. Ale wspomniał też, że są inne duże rzeczy w trakcie. Film jest tworzony. Myślał też o produkcji VR, wirtualna rzeczywistość. Trzecia książka. Ale sam chce tak jakby się cofnąć trochę. I też wspomniał, że chce ruszyć samemu osobiście z fangame'ami, ponieważ nie grał we FNAF 3, w The Joy of Creation, Pop Goes'a, Ona. I mniej więcej to tyle z całego tego update'a, którego Scott zostawił. Ale właśnie w tym tutaj pojawia się problem, ponieważ jak wszyscy dobrze wiedzą, Scott lubi często trollować. I z tego powodu na pewno pojawi się masa komentarzy typu: no to oczywiście jest troll Scotta, co by innego. Skąd by czegoś takiego nie zrobił. No cóż, właśnie tu polega problem, bo to jest trochę pójście w złym kierunku. Takie, ja rozumiem, że można uznać, że to jest troll, ale tak uznać, to jest na pewno troll. Na przykład coś pokrój, zawiodę się, jeśli to nie jest troll, to jest już trochę pójście za daleko. Ponieważ generalnie w porównaniu z wszystkimi trollami Scotta, to wygląda jak, to wygląda poważnie. Wszystkie inne trolle Scotta wyglądały tak żartobliwie. To w temacie Sister Location to powiedział, że gra była zbyt brutalna i zrobił łagodną wersję. To było takie głupie. A to tutaj brzmi rzeczywiście realnie, poważnie. Więc tak, ciężko stwierdzić, co tym sądzić. I nie szedłbym w kierunku, że to jest na pewno żart, to jest na pewno troll. To raczej bardziej kieruje na to, że to jest legitny news. Chociaż nie wykluczam opcji, że może to jest troll, ponieważ to jest imię, które sobie Scott wyrobił i już tego nie da się zmienić. Scott zrobił masę trollowych ogłoszeń, że rezygnuje, że zatrzymuje, że go, jak to się mówi, lolhacks, że go lolhacks zhakował, więc
Nie dziwię się, nie mogę winić ludzi za to, że tak myślą, ale naprawdę czasami to jest już przechodzenie za daleko. Już wyobrażam sobie komentarze pod tym filmem, połowa z nich będzie. Przecież to jest niemożliwe, żeby Scott zrezygnował w takim momencie, hype'ował coś tam. O. Wyobrażam sobie, że to może być prawdziwe. Rzeczywiście, że, nie, że Scott zrezygnował, ale też wyobrażam sobie, że to może być troll. Szkoda, jak wciśniemy F5 w tej chwili, to zobaczymy, że nic się nie zmieniło. Scott nie potwierdził, nie obalił, że to jest troll. Myk polega też na tym, że ludzie mówią, że Scott Games i FNAF World się też niezbyt zmieniły. Wciąż te teasery tutaj siedzą. I taką ciekawą rzecz, którą ludzie powiedzieli w temacie tego, że to jest troll, to jest ten właśnie pizzeria tykun. Że tak, że Scott rezygnuje z FNAF 6, żeby zająć się w jakiejś głupie tego typu gierki. Więc nie wiem. Są powody, żeby myśleć, że to jest troll, są powody, żeby myśleć, że to nie jest troll. Ale naprawdę, no, jedyne co jest powiedzieć, to nie uważam, żeby tak od razu lecieć 100% w jedną, 100% w drugą. Ponieważ, no tak, nie wiem. Nie umiem zebrać słów, ale cóż. W tym odcinku to byłoby już na tyle. Ponieważ no to jest wszystko, cały ten news. Jeżeli Scott wrzuci jakiegoś update'a, jakiegoś poważnego, jakiegoś niepoważnego, mniejszego, większego, to zrobię na ten temat dodatkowy odcinek. Póki co to jest tutaj tyle. Póki co wciąż jest dane, bo jak się wciąż nie. Dzisiaj wyszedł Day Shift Dead Freddy's 2 i myślę nad tym live'em, tylko że póki co jeszcze się za to nie wziąłem. Muszę pomyśleć. No. Także cóż, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie jakieś komentarza. Tylko mówię, nie idźcie jakoś tak mocno w jedną czy w drugą stronę. Zostawcie jakąś tam. Nie wiem. Nie wiem, Scott jest nieprzewidywalny, Scott często trollował, ale to nie oznacza, że zawsze będzie trollował. Tak, tyle mam do powiedzenia, więc dziękuję, zobaczenia w następnych odcinkach, cześć.